Witajcie, ja jestem Kamil i witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego YouTube'owego projektu, w którym to zbuduję najszybszy, najtańszy i najbardziej funkcjonalny budynek mieszkalny 35 metrów kwadratowych na zgłoszenie. W poprzednim odcinku pokazałem Wam, jak wygląda moja działka, jak dokonać zgłoszenia takiego budynku, jak ominąć pewne komplikacje, jeżeli urzędnicy będą wymagali warunków zabudowy. Zaprezentowałem Wam mój projekt, tak więc ten odcinek jest to drugi odcinek, w którym rozpoczynam pierwsze prace budowlane. Jeżeli jesteście ciekawi, jak mi to idzie, zapraszam do oglądania. Witajcie w kolejnym tygodniu, tym razem już bez śniegu, jak prognozowali, tak się stało, śniegu nie ma, tak więc wygospodarujemy sobie dzisiaj troszeczkę podwórka i zabieram się za kręcenie zbrojenia na moje fundamenty. Ok, zanim jednak przejdę do wytyczania budynku, porozmawiajmy, czym jest fundament. Dlaczego mój fundament może kosztować mi 5000, a kogoś innego na tym samym budynku może kosztować 15 albo i 20. Więc porozmawiajmy o fundamencie. Fundament. Dlaczego chcę mu poświęcić troszeczkę więcej tematu i czasu? Mianowicie mamy dwa rodzaje fundamentów. Pierwszy fundament to jest fundament posadowiony na płycie fundamentowej, a drugi wylewany bezpośrednio do gruntu. Jest takie powiedzenie: czym lepszy fundament, tym lepszy dom. Słaby fundament to słaby dom. Jeżeli kupujemy projekty, gotowe projekty domów w internecie, możemy się spotkać przeważnie i tylko i wyłącznie z fundamentami, które są posadowione na płycie fundamentowej. Jest to niestety spowodowane tylko tak naprawdę jednym czynnikiem. Architekt, który tworzy taki projekt, on nie wie, gdzie będziecie budowali swój dom, na jakim terenie, on nie ma oglądu do badań i nie weźmie żadnej odpowiedzialności za Wasz budynek. Jednak fundament posadowiony na płycie fundamentowej jest zazwyczaj o wiele bardziej kosztowną inwestycją. Należy wykopać odpowiednio głęboki dół poniżej warstwy przemarzania na danym obszarze, zrobić płytę fundamentową, na niej wymurować z bloczków odpowiednią wysokość, to wszystko zaizolować, dodatkowo ocieplić styrodurem, nie najtańszym oczywiście styrodurem, i wtedy fundament spełnia swoją podstawową funkcję. Oczywiście jest to najlepszy sposób, ale niekoniecznie musimy zawsze go wykonywać. Nie wszyscy jednak wiedzą, że fundamenty powinno się wykonywać tylko i wyłącznie w określonych miejscach, czyli na terenach wysadzinowych, na glinach, tam gdzie woda może w zimę zamarzać i może nam fundament po prostu popękać. W każdym innym nośnym miejscu typu piaski można wylewać fundamenty bezpośrednio do gruntu. Jeżeli wylejemy ławę fundamentową i wymurujemy na nich bloczki, niestety sama ława fundamentowa, o ile będzie solidnie zakotwiczona w ziemi, bloczki są już bardzo narażone na pękanie. A dokładnie nie same bloczki, ale spoiny, które zawsze są robione na placu budowy i są mniej trwałe niż sam materiał, z którego został zrobiony bloczek. Dlatego musimy niestety ocieplać fundamenty i bardzo dobrze izolować od wody, która w zimę, tak jak powiedziałem, może zamarzać i może powodować pękanie fundamentu. Jednak jeżeli nie mamy tak skomplikowanego terenu jak glina, jakieś torfy, inne wysadzinowe miejsca, na piaskach, na gruntach dobrze nośnych wystarczy tylko i wyłącznie wykopać odpowiedni dół. Nie musimy się wtedy martwić warstwą przemarzania, dlatego że pełna bryła, pełen monolit jak najbardziej będzie wytrzymały na wszelkie mrozy. Nie musimy go ocieplać, nie musimy go izolować. Jedyne co, to kopiemy dół, zbroimy i wylewamy fundament. Nie musimy robić fundamentów za każdym razem ławowych, dlatego że nie stawiamy też tak ciężkich konstrukcji, żeby wszędzie trzeba było posadowić fundamenty ławowe.
No dobrze, skoro już wiemy, jakie są różnice w fundamentach i nie muszę robić ławy fundamentowej, mogę zrobić pełen monolit. Ja kopię swoje fundamenty na szerokość 35 cm, bo 25 cm ma gazobeton i wykopię dół, zrobię go mniej więcej na 80 cm. Pod tak lekki budynek nie trzeba robić nie wiadomo jakiego fundamentu jak pod wieżowiec, tak więc mój fundament będzie miał 35 na 80. W tym celu potrzebuję strzemion o rozmiarach 20 na 40 cm. Nie robiłem tym razem strzemion, bo złoty 80 znalazłem firmę z ogłoszeń, przywiozła, zamówiłem i przywieźli mi strzemionka. Mój budynek będzie się składał tak jakby z dwóch części. Pierwszą częścią to ta mniejsza, która stanowi wejście do domu. Po lewej stronie będzie łazienka, na przodzie kuchnia i to będzie pomieszczenie, które będzie miało szerokości 3,5 metra, a jego długość to 2,5 metra. Na dystansie 2,5 metra spokojnie można toaletę i prysznic zmieścić. Te pomieszczenie będzie miało 8,75 metra kwadratowego. Drugie pomieszczenie to dwa pokoje, być może jeszcze uda się wcisnąć antresolkę. No i to pomieszczenie będzie o długości 6,2 metra, o szerokości 4,24. Łącznie oba pomieszczenia mają idealnie 35 metrów kwadratowych. No i tak wygląda 90 sztuk gotowych jarzemek 20 na 40. Po dokładnym wbiciu palików i ustawieniu na wolnym terenie sznurków dodaliśmy po 5 cm z każdej strony, dlatego że 5 cm będzie szerszy fundament od ścian i po kolei kręcimy zbrojenia spręta dziesiąteczki, którego ostatnio w poprzednim odcinku widzieliście, przywiozłem ze złomowiska. W ten sposób szykujemy na sucho sobie belki i zabieramy się za robienie wykopu. No i jesteśmy na działeczce. Nasz fundament będzie miał 35 cm szerokości. Już to sobie zaznaczam na ziemi. Poznajcie Artura. Artur będzie czasami mi pomagał. Pomachaj Arturo do kamery. Tak więc zaznaczamy sobie w tym momencie wewnętrzną część do kopania. No i co? Startujemy z kopaniem fundamencików. Na ile? Arturo, 70-80. Coś takiego. No i nasze fundamenty już wytyczone. Po 5 cm z każdej strony docelowego muru. Arturo, 14 lutego z okazji walentynek możesz wbić pierwszą łopatę. I do środka, jak najdalej. Ok, pierwsza łopata wbita, więc niech się buduje. Część wykopu już wygląda sobie w ten sposób. Być może zastanawiacie się, dlaczego nie zdejmuję humusu. Tak, humus trzeba zdejmować, ale na mojej ziemi nie ma w ogóle humusów. Nie ma w ogóle humusów, jest to ziemia szóstej klasy, nic na niej nie rośnie, ani latem, ani zimą. Nawet trawa nie chce rosnąć. Dodatkowo ta ziemia była specjalnie przez ostatnie dwa lata przeorana, żeby wymieszać te coś, co się a la humus może nazywać, ale się nie nazywa. Nie ma tu żadnej warstwy roślinnej. Z glebą żółtą to się wszystko zbiło, więc mogę sobie pozwolić na kopanie bez wydobywania humusu. W każdym innym przypadku oczywiście ten humus musiał być zdjęty. Tak więc kopiemy teraz część, która będzie szła do łazienki.
No i fundament, dzień drugi. Kiedy już wykopaliśmy nieco ponad 50 cm, wzięliśmy sobie łatę. Ja jeszcze to skontroluję z samego rana laserkiem. Tak więc przytrzymam tutaj troszeczkę laser. O, nie się ustawi. Dobra, i zobaczcie. Tutaj mamy linię wykopu, linię poziomu. I teraz z lewej strony wzięliśmy sobie szpadlem i po prostu tą ziemię od linii wywaliliśmy. Tak więc teraz jak będziemy wylewać beton, to będziemy się trzymać tej lewej części, co tutaj wyrównaliśmy sobie dookoła szpadelkiem. I w ten oto sposób mamy poziom fundamentu. Prosty sposób, bez desek, bez drutów, bez żadnych innych tam głupot. No dobra, dobra, Arturo sobie teraz rzeźbi tutaj ze zbrojeniem, a ja tymczasem kupiłem sobie rury, trzy rury 110, jedną 160, no i będę wkładał je między te zbrojenie, tam gdzie będę przekładał przez te rury w późniejszym czasie kabel do prądu w tym miejscu na wejściu, bo tu będzie skrzynka przy łazience. Tutaj zrobimy ze 160 wyjście na szambo i z tyłu wstawimy trzy rury awaryjne, na przykład na wodę, na rury z ciepłem, a skąd to zobaczycie w następnych odcinkach. Bądź co bądź zabieram się za roboty, mam 50, muszę je poskracać i w pierwszej kolejności taśmą zakleić ich końcówki, żeby do środka nie wlał się do nich beton. A i dla formalności tak wyglądają moje przepusty, przycięte na 40 cm rury, z jednej i z drugiej strony zaklejone i wrzucam je w miejsca wykopie. No i tak mam zamontowane swoje rury. Tu mam rurę 70 pod kątem na przewód do skrzynki z prądem. Tu na górze w poprzedniej budowie za nisko dałem rurę od szamba. Tutaj dałem ją na górze, dlatego że i tak dojdą dwa bloczki na przemurowanie, posadzka, więc akurat będzie w gruncie. No i tu mam trzy rury, którymi będę chciał doprowadzić do środka wodę, ogrzewanie, dlatego że tu będzie poza budynkiem urządzenie grzewcze. Wszystkie rury opianowałem. Opianowałem dlatego, że jak będzie beton wylewany, żeby beton nie wlał się między ścianę, między piach a wejście, bo potem będzie ciężko to znaleźć, będzie ciężko to wykuć. No i teraz sobie jeszcze obmierzę szambo, mam, będę wiedział, że 1,10 m od krawędzi fundamentu z tyłu. Moje rury będą na 1,70 m od krawędzi i za chwilę sobie jeszcze może od razu zmierzę rurę na przewód, która będzie równy metr od krawędzi od narożnika. No to czekamy teraz na gruszkę. Zamówiliśmy 7 metrów betonu, nie Arturo? Tak jest. I w ten oto sposób czekamy na gruszeczkę, która będzie nam zalewać z rynienki. Dobra. Dobra. Dobra, dobra. To już dobrze robi. Dobry. Nie bój się, ja tutaj tu wiem, gdzie ja mogę stanąć. I lepiej się nie ruszaj. Lepiej tam nie śpij.
Artur! Do niego trzeba głośno. Dobrze, przyjdzie. Już jest ok. Okay. Dobra, przestawiam. Dobra, czekaj tu na razie. Ja jeszcze co? Tak. Czekaj. Słaby dolało się nam rura wyjdzie. Dobra, delikatnie, żeby ten ruch znalazł. Do trudności. Tak, a w rogu. Wlocek na rurę. Tak, wlocek na rurę. Bo ty wiesz, nie i tak. Dobra, dobra, przeżyjemy, dawaj. Wlocek na rurę. O. No dobra, mogę teraz tak się ma tu. Bo tu już starczy, nie? Tak, tu już ta. Fundament, grucha pojechała, tak więc biorę fugownicę. No i co, Arturek, co robimy w tym momencie? Jak się ta czynność nazywa? To jest tak zwane kładzenie betonu. Dokładnie, bo będziemy kładli izolację przeciwwilgociową, więc te kamienie nie mogą wystawać. Musimy zrobić tak, żeby wygładzić cały ten beton, by móc na płasko położyć izolację przeciwwilgociową pierwszą. Jeżeli kamienie by wystawały, jest szansa, że co zrobić z izolacją? Dokładnie. Więc poświęcamy kilkanaście minut, żeby przelecieć po całości i wygładzić wylewkę. Trzymamy się lewej strony, bo po lewej stronie żeśmy ustalili sobie poziom, więc wiemy, że dookoła mamy ten sam poziom. Plus minus centymetr, dwa, na spójnie możemy go wyrównać, więc gładzę tak cały dookoła. No i w ten oto sposób mamy wyrównane, wygładzone i zostawiamy, niech schnie, na chociaż jedną dobę. Tutaj mamy nadmiar betonu, od razu posuszy na wejście do budynku. Pierwsze utwardzenie, pół metra za dużo, 7 metrów zamówiliśmy. No i tutaj to wszystko zostało. Dobrze jest. No i fundament. Dzień drugi. Ładna słoneczna pogoda. My przyjechaliśmy sobie zaznaczać już obrys budynku, dlatego że będziemy murować z bloczków betonowych. Ja mówię, żeby wymurować dwie warstwy. Artur się upiera na trzech. Być może i będą trzy warstwy. Bądź co bądź, budynek musi być minimum 10 cm od najwyższego punktu działki. Tak więc zobaczymy, czy będą dwie, czy będą trzy. Przywieźliśmy sobie pręciki, młoteczek, no i profesjonalny kątownik w postaci płytki gresowej, który nam pomoże do równego, no, przy kątach, dlatego że mamy te kubki piachu i ta płytka nam tutaj pomoże. Zabieramy się za robotę. No dobra, na budowę zamówiłem troszeczkę piasku. Właśnie w tym momencie Łukaszek próbuje wjechać. Niestety gruszka troszeczkę terenu popsuła. I to jest właśnie zawodowy wjazd na plac budowy. Halo? Dobra, dzięki. Piękny piasek akurat do murowania na te trzy warstwy. No i ewentualnie później posłuży na wieniec. A się postarał. Bardzo ładny.
Proszę o uśmiech. Dobra, to piasek mamy. No dobra, na budowę dotarły bloczki. Mamy wszystko już wymierzone. Co do centymetra. Arturo już jedzie z tematem. Przyjechał piasek. Więc kładziemy izolację i murujemy pierwsze bloczki narożnikowe. No i budowa, dzień drugi. Wczoraj już nie nagrywałem, bo robiło się ciemno, więc ganialiśmy, żeby wyprowadzić sobie narożniki. Tak więc narożniki mamy już wyprowadzone. No i co? Startujemy zamykaniem linii. Bardzo fajnie, równiutko wyszedł nam fundament. Tak więc tutaj stosujemy taki trik łatą plus dwa stelaże. Wzięliśmy sobie z gips kartonu, które łączymy taśmą prawie aż na 6 metrów i sobie przerzucamy wymiar dla sprawdzenia. Ale fundament jest na tyle prościutki, że wszystko idzie bardzo, bardzo ładnie. Dobra, na tym skończymy dzisiejszy odcinek. Niech się mury pną do góry, a ja zapraszam Was na pierwsze podsumowanie tego projektu. No i witajcie moi drodzy w najciekawszej części odcinka, dla wielu osób oczywiście, w którym to omawiam, ile to mnie wszystko tak naprawdę kosztuje. W poprzednim projekcie miałem pewien określony budżet, do którego starałem się spiąć. Prawie się wyrobiłem. Tym razem nie jestem w stanie przewidzieć tego budżetu, ale myślę, że i tak będzie to kwota mniejsza niż poprzednio. Więc na bieżąco będę podsumowywał, ile to wszystko kosztuje. Zanim zaczniemy to podsumowanie, chciałbym powiedzieć, że projekt ten realizuję dzięki środkom pozyskanym z wynajmu poprzedniego budynku, który robiłem, pewnym swoim oszczędnościom przez ten czas, kiedy mi ostatnio nie było, oraz wsparciu Waszym, moich kochanych widzów. W tym tygodniu chciałbym szczególnie podziękować za nową subskrypcję na Patronite. Niestety osoba anonimowa, nie jestem w stanie podziękować, kto to był, ale bardzo serdecznie dziękuję i chciałbym podziękować za dwie wpłaty bezpośrednie od pani Sławomiry, o której dostałem maila z prośbą, żeby nie publikować nazwiska, ale bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo szczery, bardzo życiowy, bardzo miły mail, przeczytałem go. Niestety zajęty budową, nie miałem czasu odpisać, ale obiecuję, że usiądę i weekend odpiszę. Oraz druga osoba to Maciej Rozwadowski. Dziękuję Ci bardzo serdecznie, Maćku, za Wasze środki przekazane. Kupiłem izolację na fundament. W tym tygodniu zrobię takie podsumowanie dwóch odcinków, tego dzisiejszego i poprzedniego, dlatego że w poprzednim odcinku pokazałem Wam gazobeton oraz pręty, które już kupiłem o wiele, wiele wcześniej. Tak więc polując na gazobeton, przygotowując się do tego projektu, zakupiłem go wcześniej. Tak więc od tego gazobetonu zacznę. Już nie pamiętam, 7 coś tam wyszło za sztukę, ale zakupiłem ich 9 palet razem z transportem, 48 sztuk na palecie. Za wszystkie bloczki wyszło mi 3420 zł. Bardzo fajna cena. Już widzę, że wskakują ogłoszenia fajne, więc już można w tych cenach śmiało jakiś materiał budowlany kupić. Kupiłem pręty zbrojeniowe, również jak widzieliście w poprzednim odcinku, pręty zbrojeniowe kupiłem na złomowisku. Pręt 10, nie potrzebuję 12 do tak małego budynku. Nie pamiętam, ile tam kilogramów było, ale zapłaciliśmy 270 zł za ten pręt. Pręta starczyło na całe zbrojenie fundamentu oraz jeszcze troszeczkę starczy go na dalsze prace. Zamówiłem już gotowych 90 strzemion, nie opłacało się mi wyginać. Nauczony doświadczeniem z poprzedniego projektu, 90 strzemion po 1,80 zł pan przywiózł na miejsce. Za to wszystko zapłaciłem 160 zł. Drut wiązałkowy. 40 zł, jeszcze go troszeczkę zostało.
Beton towarowy. Beton towarowy zamówiłem mojej ulubionej firmie, firmie Atrans. Pozdrawiam serdecznie. Dzięki temu, że jest to moja ulubiona firma, też dostałem troszeczkę lepszą cenę. I nie ukrywam, za beton zapłaciłem. Kupiłem 7 m sześciennych B20 2100 zł. 4 palety bloczków plus 700 kg cementu. I teraz nie wiem, po ile bloczek było, po ile cement, ale za wszystko w sklepie zostawiłem 1450 zł. Do tego Łukasz przywiózł piasek. Łukasz wziął 150 zł. Bardzo ładny piasek. Pochwalę Cię, Łukaszku, tym razem. Chociaż jak zawsze, ale nie, muszę powiedzieć szczerze, bardzo ładny piasek do murowania, zero kamyczka, prawie jak przesiany. Izolacja pozioma, dwie rolki, zapłaciłem 180 zł. No i to jest tyle, jeżeli chodzi o wydatki w tym tygodniu. Właśnie w tym momencie, kiedy nagrywam Wam to podsumowanie, tutaj widzę w Marketplace na Facebooku, wyskoczyły mi okna, bardzo fajne okna. Już się z Panem tutaj czaruję, dogaduję. Może pozwolę sobie kamerę odwrócić, nie wiem, czy będziecie widzieć. Zobaczcie, okna 176x43, brązowe, po 150 zł, prawie jak za darmo. Ja potrzebuję okien sztuk 2. Tak więc zaraz wyfruwam, lecę po okna, to w następnym odcinku już będziecie widzieli okienka. W tym projekcie, jak widzicie, współpracuje ze mną Artur. Artur nie zawsze będzie, ale będzie mi pomagał. Ja nie muszę tej budowy prowadzić już sam. Poprzedni projekt pokazałem Wam, że da się kompletnie samemu zrobić dom. Udowodniłem to sobie, udowodniłem to Wam. Tym razem nie muszę. Mam osobę chętną do pomocy. Każdy z Was ma w rodzinie kogoś, kto może Wam pomóc. Tak więc dwie osoby, to czas płynie razy dwa. Oczywiście jak w poprzednim projekcie nie liczę kosztów paliwa, kosztów swojej pracy, dlatego że jak pracuję, to nie płacę za usługę, to zarabiam, koszta się wliczają. O to chodzi w tych moich projektach, żeby pokazać, że robi się samemu i można to zrobić. Każdy będzie mógł to zrobić. W przyszłym tygodniu będziecie mieli niespodziankę, bo bloczki będzie murowało dziecko. Pokażemy Wam, że każdy może sobie murować. Kochani, bardzo serdecznie dziękuję Wam za oglądanie, dziękuję za wsparcie. Jeżeli moja wiedza, moje filmiki w czymś Wam w ogóle pomagają i mielibyście ochotę wesprzeć mój projekt, to mi bardzo pomaga. Możecie wejść na moją nową stronę internetową projektkamila.pl. Tam staram się ją w miarę czasu uzupełniać. Teraz pewnie weekend posiedzę, coś tam pouzupełniam. Na stronie dowiecie się, jak możecie mi pomóc. Przyjmę praktycznie materiały budowlane, przyjmę wsparcie finansowe, jeżeli macie ochotę, www.patronate.pl/KamilAndrzejewski, bądź wpłaty bezpośrednie. Jeżeli nie jesteście w stanie, dajcie łapkę, dajcie subskrypcję, to mi też również bardzo pomaga i trzymajcie oczywiście za mnie kciuki. To też jest niesamowita pomoc. Kochani, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!